Cześć, witam Was serdecznie w nowym odcinku. Jeżeli jesteście ciekawi, co może Wam dać połączenie grejpfruta z kawą, ten filmik jest dla Was. Zapraszam do oglądania. Nie każdy lubi grejpfruty, nie każdy lubi też kawę. Połączenie tych dwóch rzeczy smakuje dość specyficznie, nie każdemu to podejdzie. Jednak czasami warto wypić coś, co nam po prostu nie smakuje, dla efektu. A jakiego efektu możemy spodziewać się po połączeniu grejpfruta z kawą? Otóż możemy spodziewać się wydłużenia i nasilenia działania kofeiny zawartej w kawie, ale nie tylko w kawie, ponieważ zrobienie terere z yerba mate i soku grejpfrutowego świeżo wyciskanego też jest bardzo dobrym pomysłem. Ale dlaczego w ogóle o tym mówię i jak to miałoby w ogóle działać? Otóż w środku, w tym grejpfrucie znajduje się naryngininina, czyli substancja, która nadaje gorzki smak grejpfrutowi, ale także gorzki smak tej białej obwolucie czy tam skórce pomarańcza. Substancja ta blokuje aktywność enzymu, który rozkłada kofeinę w naszym organizmie. W konsekwencji czego kawa działa na nas dłużej i mocniej niż bez tego soku. Dodanie soku z grejpfruta do kawy jest bardzo dobrym pomysłem dla osób, którym kawa po prostu już nie wystarcza, na nich nie działa. Dodanie soku z grejpfruta do napojów kofeinowych jest jednym z najbezpieczniejszych sposobów wydłużenia oraz potęgowania działania kofeiny. Są jeszcze i inne metody, aby kofeina działała na nas lepiej, jednak są one dość niebezpieczne, tak bym powiedział, dlatego nie będę o nich tutaj mówił. Udało mi się dokopać jedynie do dwóch badań, które badały to, jak naryngininina działa w połączeniu z kawą. Jednak stwierdziłem, że sam to przetestuję i po prostu zrobiłem sobie taką kawę. I muszę Wam powiedzieć, że można poczuć różnicę, jeżeli pije się kawę z sokiem grejpfrutowym, a bez. Smak może nie powala, ale wydaje mi się, że warto. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że z drugiej strony mi smakuje takie połączenie jak kawa z grejpfrutem. Dość ciekawe, takie kwaskowe. No spoko. Tylko nie dodawajcie cukru, no bo w sumie troszkę to Wam zepsuje smak. Należy jednak pamiętać, że nie należy popijać sokiem z grejpfruta żadnych leków, ponieważ ta substancja oddziałuje nie tylko z kofeiną, ale z różnymi innymi substancjami, które są zawarte w lekach czy suplementach. Także nie polecam łączenia i najlepiej konsumować sobie grejpfruta z kawą kilka godzin po zażyciu jakichś tam leków, które sobie musicie akurat wziąć. Dobra, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj taki troszeczkę króciutki, ponieważ miałem tylko do powiedzenia Wam to, o tym grejpfrucie, nie ma co się tutaj za bardzo rozwodzić nad tym. Potwierdzam, to naprawdę działa. Dowodem może być to, że ta substancja zawarta w soku z grejpfruta jest dodawana do różnych suplementów przedtreningowych, aby właśnie wzmocnić działanie kofeiny. I to po prostu działa. Także ja idę sobie zrobić kawkę z grejpfrutem. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Dzięki za uwagę. Na razie. Pa, pa.